dopełnia się czas Wielkiego Postu. Za chwilę wejdziemy w okres Wielkiego Tygodnia w tym Wielkim Poście i nie było w naszej parafii takich na żywo, fizycznie rekolekcji wielkopostnych, podobnie jak w zeszłym roku, ale podobnie jak w zeszłym roku udało się stworzyć, że tak powiem, rekolekcje internetowe, wielkopostne w naszej parafii. Tak również w tym roku chciałbym bardzo serdecznie Was zaprosić do wielkopostnych rekolekcji internetowych. Chcemy mówić o odwadze. Chcemy... W ogóle te rekolekcje mają być dla odważnych. Znaczy każdy może je oczywiście słuchać, ale mam nadzieję, że będą one inne niż wszystkie. To znaczy bardziej będziemy chcieli skupić się właśnie na tej odwadze, czym ona jest, ale także czym mają symbolizować się ludzie i charakteryzować ludzie odważni, ludzie Boga odważni. Zresztą trudno być prawdziwie człowiekiem Boga bez odwagi. Więc bardzo serdecznie chciałbym Was zaprosić. Mam nadzieję, że te odcinki będą się w konwencji bardzo sukcesywnie pojawiać. To jest właśnie zapowiedź, ale będziemy mieli tak normalnie 3 dni rekolekcji, tak 3 takie nasze spotkania. Bardzo będziemy się starać, żeby ta zapowiedź pojawiła się w Niedzielę Palmową, a tak kolejne 3 dni, Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa, 3 nasze odcinki dla odważnych, z odważnymi, o odważnych. O odwadze bycia z Panem Bogiem, bycia z drugim człowiekiem, bycia chrześcijaninem, bycia katolikiem, bycia człowiekiem w danym swoim powołaniu, miejscu i zawodzie. Bardzo serdecznie zapraszam Was. Oczywiście będzie nam towarzyszył Święty Józef, Matka Przenajświętsza i Święty Michał Archanioł, tacy trzej nasi główni patronowie, no i oczywiście również Słowo Boże. Także mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia zarówno na stronie naszej parafialnej, jak i na ostatnio stworzonej zakładce YouTube'owej, gdzie także pojawi się kanał Parafia Przemienienia Pańskiego w Szczecinie, jak również być może tak chyba na Facebooku się pojawimy. Bardzo serdecznie Was zapraszamy do odsłuchania, do obejrzenia, do pewnej refleksji. No i niech to nas zachęci do tego, byśmy starali się być coraz bliżej, coraz głębszej relacji z Panem Bogiem. O to by generalnie chodziło. Na ten czas niech Was już teraz błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pozdrawiam. Do zobaczenia.